Witam Was na kanale Tabu. Ja nazywam się Bartosz Andruszko, a to miejsce, w którym rozmawiamy o kryptowalutach, o rozwoju osobistym, o pieniądzach, o wszystkim tym, co pozwala nam być lepszym człowiekiem każdego dnia, być bardziej pewnym siebie, budować swoje relacje z innymi i budować relacje z samym sobą po to, aby znając siebie wyjść do świata i zawalczyć o swoje szczęście, o sukces życiowy, po prostu żyć lepiej, szczęśliwiej i stabilni. W tych czasach jest to o wiele bardziej potrzebne niż jeszcze 5-10 lat temu. W dzisiejszym odcinku zachęcam Was do rozmowy na temat swoich przekonań, ponieważ przekonania budują naszą rzeczywistość, budują naszą mentalną jakąś świadomość. Wyposażeni jesteśmy w te przekonania już od najmłodszych lat przez rodziców, przez społeczeństwo i później część zmieniliśmy, chcąc być trochę innym, ale większość tych przekonań cały czas jest w nas i niektóre po prostu nas blokują. Zapraszam Was do dalszej części tego programu. To, kim jesteśmy, właśnie w dużej części świadczy o nas, jakie mamy przekonania. Już od dzieciństwa rodzice, nasi bracia, siostry, nasi koledzy, koleżanki z osiedla, cały ten świat, cała ta świadomość budowała się właśnie od najmłodszych lat, wpajając nam przekonania, które gdzieś zostały w naszej głowie i które nas w pewien sposób chronią w poszczególnych momentach, ale głównie wpływają na to, że blokujemy się i nie możemy się rozwinąć w naszym życiu, w naszych działaniach, ponieważ są naszym hamulcem, który każe nam przestać, nie próbować i po prostu odpuścić. Jakie to są przekonania? Dzisiaj porozmawiamy o kilku z nich po to, aby przedstawić Wam, czy zainteresować się tematem, czy te przekonania są w Was i czy one blokują też Was. Może jeżeli je odnajdziecie, zlokalizujecie, będziecie próbowali je zniwelować lub po prostu zastąpić innymi, wpłynie to na Was konstruktywnie i pozwoli Wam iść naprzód i budować swoje nowe przeświadczenia, nowe przekonania i po prostu budować nowe życie, które będzie lepsze, bardziej stabilne, ale także perspektywiczne i które doprowadzi Was do sukcesu, do planu, jakiego sobie wymarzycie i do jakiego będziecie dążyli. Jest to jeden z moich rozdziałów książki, którą piszę, która właśnie będzie zahaczała o rozwój osobisty, o budowanie swojej świadomości, o jakby znoszenie tematów tabu, ponieważ tak się nazywa ten odcinek. Jeszcze myślę nad tytułem książki, ale właśnie będzie to coś związanego z tym, aby zmieniać się, aby zlokalizować to, co nas ogranicza i budować swoją świadomość i dążyć do rozwoju i znoszenia tych blokad. Wracając do tematu przekonań, musimy znaleźć te główne, które budują naszą świadomość. Jaki ma stosunek do pieniądza? Czy tak jak w większości ludzi w Polsce, nie wiem, może i na świecie, przekonanie jest, że pieniądze to coś złego, że mając pieniądze stajesz się złym człowiekiem, a tak naprawdę to Ty kreujesz swoje życie, to Ty decydujesz, jakim jesteś człowiekiem, a nie jakiś zwitek pieniędzy papierowych lub tych zer na koncie, które nie mają w sobie żadnego przekazu. Jest to tylko wartość materialna. Tak naprawdę świat się umówił, ile to jest warte, ile warty jest dolar, ile warte jest euro, złotówka czy jakieś inne waluty. I jest to wartość materialna przenoszonych rzeczy, wymienności towarów, a nie rzeczy materialnych. To Ty decydujesz, czy pieniądz jest dobry, czy pieniądz jest zły, więc nie bój się być bogatym. Po prostu uwierz w to,
kim Ty jesteś, jakie masz wartości i co niesie za Tobą, za Twoimi czynami właśnie ten pieniądz. Jeżeli jesteś dobrą osobą, możesz po prostu wykorzystać to w pozytywny sposób. Możesz wesprzeć fundację, możesz swoją otworzyć, możesz wspierać dzieci, nie wiem, niewidome, niepełnosprawne, czy jeszcze z innymi upośledzeniami, lub pomagać ludziom w Twojej okolicy. Decyzja należy do Ciebie i tak jak mówiłem, jeżeli jesteś pozytywną osobą, będziesz te pieniądze wykorzystywać w pozytywny sposób. Jeżeli negatywną, nie będę tu Ci podpowiadał, ale pewnie zrobisz coś złego, wydasz na jakieś dziwne, głupie rzeczy i będziesz łapczywy i będziesz chciał ciągle więcej, mimo że starczy Ci to już na 4 pokolenia do przodu. Kolejnym przekonaniem, które blokuje i tak naprawdę daje nam możliwość wytłumaczenia się, czemu nie mamy pieniędzy, to powiedzenie, że pierwszy milion trzeba ukraść. Nie wierzymy w swoje umiejętności, nie wierzymy w to, że potrafimy systematycznie, robiąc coś przez długi czas, zarobić te pieniądze, po prostu ograniczyć swoje wydatki, ograniczyć swoje fanaberie i jakieś przekonanie, że musimy wydawać pieniądze. W drugą stronę, zróbmy wszystko, aby co miesiąc jakaś kwota została odłożona i róbmy tak przez 5-10 lat, jakakolwiek gotówka 50-100 zł pomnożone razy 100, 200 czy 300 daje Ci jakiś majątek, z którym możesz coś zrobić i Twoja mądra głowa podpowie Ci na pewno, w jaki sposób to zrobić. Jeżeli masz jakieś obawy, zapraszam Cię na mój kanał, ale chodzi tu głównie o to, że pieniądze są po to, aby je posiadać. To, że Ty masz pieniądze, nie znaczy tego, że, nie wiem, osoba inna nie ma tych pieniędzy przez to, że są w Twoim posiadaniu. Na świecie jest tyle milionów, tryliardów zer, których nie jesteś w stanie nawet sobie wyobrazić i mała część tej kwoty, która trafi do Ciebie, a w pozytywny sposób je wykorzystasz, na pewno świat będzie Ci wdzięczny i nie musisz się tego obawiać i nie musisz odpychać pieniędzy od siebie. Osoby bogate, które mają pieniądze od urodzenia, mają mniejszą motywację do ich zdobywania i w większości przypadków zdarza się tak, że one po prostu się rozchodzą i kolejne pokolenia tracą pieniądze, które ojciec, matka zdobyły wcześniej. Ty jako osoba, może, która nie jesteś z najbogatszej rodziny, z przeciętnej, średniej, jeżeli wyrobisz w sobie tą motywację, będziesz chciał zrobić coś szczególnego, podzielić się z światem swoimi umiejętnościami i jakimś pomysłem, jakimś rozwiązaniem problemu, na pewno znajdziesz tą motywację i będziesz każdego dnia próbował być trochę lepszy po to, aby rozwinąć sobie tą umiejętność. W dzisiejszych czasach mamy wiele możliwości do tego, aby stać się bogatym. Mowa właśnie o internecie, o sprzedawaniu na Allegro, eBayu, Amazonie, na wielu marketplace'ach, ale także swój sklep internetowy. Wystarczy tylko pomyśleć, czego człowiek, drugi klient, osoba, która siedzi po drugiej stronie komputera, może potrzebować, wymyślić jakiś rodzaj pomocy poprzez swój produkt, poprzez swoją umiejętność. Pisanie książek w tych czasach jest bardzo właśnie proste. Można sprzedawać to na Amazonie. Mówię tu czysto teoretycznie, ponieważ jestem dopiero podczas pisania swojej pierwszej książki i chcę ją wydać na Allegro poprzez właśnie swój kanał YouTube, poprzez Amazon. I będę próbował to robić na jednej książce. Słyszałem też o możliwościach tłumaczenia na angielski na różnych portalach właśnie, żeby omijać te wydawnictwa, które zżerają większość potencjału i kapitału, który może zostać u Ciebie, u twórcy, który ma wiedzę, który poświęcił czas, aby napisać tę książkę z chęcią podzielenia się tą wiedzą z innymi, a nie rozdawaniem pieniędzy wydawnictwom, które poprzez swój druk rozszerzają Twoją sprzedaż, ale do Ciebie trafia jakaś znikoma wartość. Dlatego nie powinieneś bać się pieniędzy, musisz się z nimi oswoić, z możliwością tego, że mogą trafić do Ciebie i nie jest to nic złego, ponieważ pieniądze mogą zabezpieczyć Twoje życie, życie Twojej rodziny. Służą jakby zabezpieczeniem i gwarancją w momentach choroby, jakiegoś wypadku czy kolei losu, na które no, nie mamy do końca wpływu,
a lepiej mieć te pieniądze, możesz nawet ich nie używać, schowaj je na koncie i nie wiem, rozdaj piny wszystkim ludziom świata, ale posiadaj je, ponieważ wtedy daje ci to bezpieczeństwo, takie poczucie, że możesz, a nie musisz. Jeżeli jesteśmy na etatach, ciągle gonimy za tymi pieniędzmi, pracujemy dla pieniędzy, a nie pieniądze pracują dla nas, to wtedy czujemy jakieś ciśnienie, obawę przed dniem jutrzejszym, przed kolejnym miesiącem i jest to dla nas bardzo problematyczne i stresujące. Dlatego porzućmy wszystkie obawy. Porzućmy przeświadczenia, które ciągle w nas budowano, aby gonić za etatem, pewną pracą, najlepiej państwową, aby obawiać się pieniędzy, bo pieniądze to tylko samo zło i niedostatek, aby nie bać się pieniędzy, bo nie musisz ich ukraść. Możesz wymyślić swój jakiś sposób na biznes, spróbować. Może ci się nie uda za pierwszym razem, może ci się nie uda za miesiąc, dwa, trzy, może to będzie trwało 3-4 lata. A jeżeli ktoś by ci dał pewność, że za te 4 lata będziesz szczęśliwym i doświadczonym i wystarczająco bogatym człowiekiem, czy wziąłbyś to w ciemno? Na pewno tak. Ale jeżeli trwa to 4 lata, to wielu z nas odpuszcza i nie robi nic, licząc, że coś się zmieni. To tak nie działa, niestety. Ja też, jak każdy z nas, ma ciężkie dni i próbuje odpuszczać temat i bierze się kolejnego sposobu, ale tak naprawdę trzeba wytrzymać z tym, co robimy, z tym, co lubimy, co jest naszą pasją. Dla mnie jest to kontakt z ludźmi, sprzedaż, rozmowa z ludźmi, jakieś interakcje i zaspokajanie potrzeb właśnie ludzi poprzez produkty i cieszy radość ze sprzedaży, którą osiągamy, ponieważ no wtedy jakby sprawdzamy te swoje umiejętności. Jeżeli to, co wymyśliłeś sobie, ten produkt, który sprzedajesz, trafia do innych ludzi, nie ma reklamacji, wysyłane ci są jakieś tam podziękowania czy oceny i opinie, to wtedy czujesz, że ta praca nie poszła na marne i każdego dnia budujesz ten swój świat na nowo i trwasz w nim mimo jakichś słabszych dni, słabszych sprzedaży czy w ogóle jakichś porażek, wstajesz i idziesz dalej. Dziękuję Wam za ten czas spędzony przy tym filmie. Jeżeli macie jakieś opinie na temat właśnie przeświadczeń, które w nas jak budują i które zostały nam przekazywane z pokolenia na pokolenie, napisz to w komentarzu. Zapraszam Cię na kolejne filmy. Jeżeli interesują Cię te tematy, daj łapkę w górę, zasubskrybuj ten kanał, wciśnij dzwoneczek, tak aby YouTube Cię informował o kolejnych moich filmach. A na dzisiaj już dziękuję i do zobaczenia, do usłyszenia.